We wtorek, 25 maja, w skali całego kraju ponad 360 tysięcy uczniów rozpoczęło swój pierwszy egzamin. Przez 3 dni będą zdawali egzamin ósmoklasisty. O przebieg egzaminów w Słubickiej Społecznej Niepublicznej Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej zapytaliśmy dyrektor tej placówki. Dzisiaj rozpoczęliśmy ten niech ważny moment, czyli egzamin z języka polskiego. Już właśnie trwa, także mam nadzieję, że powoli te emocje zaczną spadać. Jutro matematyka, no i w czwartek mamy język angielski. No i zaplanowany był język niemiecki, ale ponieważ mamy laureatkę, dlatego ten język niemiecki nie będzie musiał się odbywać. Także tutaj jestem dumna z tego, że mamy akurat w tym względzie też laureata. No cóż, no ja jestem też matką ósmoklasisty, także wiem ile to jest przygotowań, ile to jest stresu, ile to było zaangażowania z każdej ze stron, i z rodzica, i nauczyciela, i ucznia. Staraliśmy się stworzyć, mimo tej pandemicznej sytuacji, mimo tych wszystkich obostrzeń, staraliśmy się stwarzać też takie warunki, żeby oni jak najwięcej tej wiedzy mieli tutaj na miejscu, także poprzez różnego rodzaju też konsultacje. No liczę na to, że tyle co mogliśmy, że po prostu są przygotowani, że wiem, że bardzo, bardzo dużo uczyli się, nie? Także trzymam kciuki bardzo mocno. Mam nadzieję, że przypadnie im do gustu ten temat, który dzisiaj, tak jak bukmacherzy stawiali, tak, że może tego nie będzie, może będzie to. No zobaczymy. Myślę, że za parę godzin już będziemy wszyscy wiedzieć też jaki temat, także miejmy nadzieję, że im dobrze pójdzie. Dzisiaj język polski, jutro matematyka, języki obce. Także no, trzymam mocno kciuki. Ja tak o nich mówię, że to jest, mówiło się o filmie Wspaniała Siódemka, my mamy Wspaniałą Ósemkę, bo ich jest 8. Także no, liczę na to, że spełnią się ich oczekiwania i pójdą w tym kierunku, w tych swoich wymarzonych szkół, bo każdy tutaj liczy na taką szkołę wymarzoną, także mam taką nadzieję i będziemy trzymać kciuki. Także ja z tej strony życzę powodzenia. No i mam nadzieję, że będzie okej. No, lekki stresik jest, no ale nie jest aż tak źle. Myślę, że dobrze mi pójdzie, jestem w miarę przygotowany. Jakie plany? No, ja się wybieram do ULO. Chciałem na początku gdzieś wyjechać, ale raczej zostanę. Czy to jest dla mnie? Nie chciałbym, żeby była zemsta na pewno. Dołączamy się do pozytywnych wibracji przekazanych uczniom przez panią dyrektor i życzymy wszystkim przysłowiowego połamania piór.